33 stopnie. Przyjemnie nie jest raczej. Wszyscy cały czas budują, pracują. Nie chcemy być zamknięci w tych klimatyzowanych hotelach. Do Kataru dojechaliśmy w nocy, pierwsza noc za nami, przy zakwaterowaniu było trochę bałaganu, ale zaczynamy nowy dzień, mamy odebrane akredytacje, idziemy zwiedzać Katar, idziemy zobaczyć, jak mieszka reprezentacja, czym się charakteryzuje Katar i jego mieszkańcy. Sprawdzam, jaka jest temperatura, bo jest naprawdę parno, nawet jak dla mnie cygana. 33 stopnie. Przyjemnie nie jest raczej. Też rozmawiamy, żeby też zawodnicy się nie bali w ciągu dnia, jak mają wolny czas, żeby wychodzić po prostu na zewnątrz. Nawet na te 20-30 minut na ten basen, który jest, nawet sobie pochodzić albo nawet poleżeć na tym słońcu, żeby się przyzwyczajać do tego, bo też no, nie chcemy być zamknięci w tych klimatyzowanych hotelach, właśnie po to, żeby się lepiej aklimatyzować. I widzicie, pamiętacie jak było Euro 2012, płakaliśmy, że wszystko jest niedokończone, a tutaj w zasadzie jesteśmy w prawie centrum miasta i praktycznie budowy cały czas trwają, a przyjechaliśmy tutaj jakoś w samym środku nocy, o 3:00 wyszliśmy na chwilę na miasto zobaczyć, co tutaj się dzieje i generalnie życie tętniło, bo non-stop gdzieś słyszeliśmy, że coś waliło, ktoś wiercił, bo tutaj i w dzień i w nocy wszyscy cały czas budują, pracują. Już za chwilę pierwsza konferencja Czesława Michniewicza, Roberta Lewandowskiego tutaj z katarskiej ziemi. Tak wygląda Media Center, duża różnica temperatur, bo tutaj w środku klimatyzacja, natomiast no, tym się charakteryzuje Katar. Na dworze bardzo gorąco, natomiast w środku mega zimno. No jesteśmy na oficjalnym pierwszym treningu reprezentacji Polski w Katarze. Ta murawa naprawdę wygląda bardzo dobrze. Jest wzroszona tuż przed tymi zajęciami, także naprawdę warunki świetne. Tam mamy jeszcze jedno boisko, na którym teraz rozgrzewają się piłkarze z pola. Tutaj rozgrzewają się bramkarze. W ogóle ciekawa sytuacja, bo tutaj jak weźmiemy sobie kamerę, zobaczcie, mamy trybuny, natomiast na samym końcu FIFA zabroniła na oficjalnych treningach każdej reprezentacji udziału publiczności, także tak można powiedzieć, że dla picu bardziej te trybuny stoją, natomiast są, ale jedynie są używane przez dziennikarzy. No generalnie jak byliśmy tutaj pierwszy raz w kwietniu, zaraz po losowaniu, praktycznie nazajutrz po losowaniu, my się cieszymy, że ta baza jest taka, bo do wyboru były różnego rodzaju obiekty, były na przykład duże stadiony, na których swoje mecze rozgrywają tutaj ligowe drużyny, klubowe drużyny, ale były też na przykład tak zwane klastery, czyli miejsca, gdzie było na przykład, nie wiem, 8-10 płyt obok siebie i są takie w Katarze bazy treningowe, gdzie po 2-3 drużyny trenują naraz, więc my nie chcieliśmy takiego obiektu i zdecydowanie bardziej nam się podoba. Tutaj tak jest dość kameralnie, ale do dyspozycji mamy dwie płyty. Jak widzicie, w znakomitych warunkach możemy trenować. Płyta jest bardzo dobra. Dokładnie ta sama płyta na tym boisku to jest ta płyta, które są na stadionach. Tak? Tam wprawdzie są hybrydowe, bo tutaj jest 100% naturalnej, ale jakby trawa pochodzi z tej samej plantacji. Fajną rzecz dostali zawodnicy. FIFA przygotowała pierwszy raz coś takiego, FIFA Player App to się nazywa i każdy zawodnik dostał taką kartę z kodem QR, jak sobie ściągnął aplikację tą FIFA Player App, zeskanują ten kod QR, to od razu im się ich profil stworzy w tej aplikacji i oni praktycznie od razu po końcowym gwizdku dostaną w tej aplikacji pełne statystyki na temat swojego występu, bardzo obszerne, co więcej będą mieli krótkie materiały wideo z każdych swoich zagrań w danym meczu i też pełną bazę zdjęć z danego meczu, którą od razu mogą też... Dział analityczny odciążony trochę. Tak, no to jest myślę świetna sprawa. A trener też coś takiego dostaje, nie, czy tylko, to tylko dla... Tylko dla zawodników, oczywiście my mamy swoich analityków, też w żaden sposób to nie będzie sprawiało, że oni będą mieli mniej pracy, ale jest to myślę fajny dodatek i nawet jak sobie zawodnik wieczorem w pokoju będzie leżał przed snem, może sobie tą aplikację uruchomić, popatrzeć, poanalizować. Może tego zupełnie nie czuć, na
Natomiast w Katarze też jest zima, więc dzień jest krótszy. Zachód słońca mamy około godziny 16:45, dlatego dzisiaj Czesław Michniewicz zadecydował, że większość tych zajęć odbędzie się po zachodzie słońca, bo teraz naprawdę jest przyjemnie. Myślę, temperatura odczuwalna około 28 stopni, ale też gdzieś mamy taki lekki wiaterek, także da się w tych warunkach grać, da się trenować, chociaż na pewno do końca przyjemne to nie jest. Esdan Palace Hotel od środka, więc miejsce, w którym mieszka reprezentacja Polski. Trochę opowiedział nam o nim Kuba Kwiatkowski, ale tutaj widzimy od początku biało-czerwone barwy. Na pewno tutaj nikt nie pomyli się, że mieszka tu jakaś inna reprezentacja. Kilka reprezentacji chciało ten hotel zarezerwować dla siebie i był, tak można powiedzieć, wyścig i nasz kierowca był najszybszy i nas dowiózł pierwszy. Bo wiemy od naszego TLO, czyli opiekuna, że on miał takie sygnały, że jadą tam jeszcze przedstawiciele dwóch federacji, no ale my byliśmy pierwsi, bo nie chcieliśmy, tak jak było w Soczi, w jakiejś wieży takiej mieszkać, gdzie też takie hotele były oferowane. Mamy złe wspomnienia, złe doświadczenia. Fajnie jest jednak, jak zawodnicy mogą sobie wyjść na zewnątrz, usiąść, jakąś wypić kawę, więc tutaj no, mamy basen przy hotelu zewnętrzny, taka duża przestrzeń, więc naprawdę jest, myślę, przyjemnie. Praktycznie nie widać, żeby ktoś w tym hotelu innym mieszkał i jak się chodzi tymi korytarzami, my praktycznie wszystko mamy na drugim piętrze, a drugie piętro jest dla nas w 100%. No to praktycznie nie widzimy nikogo, żeby ktoś tam postronny chodzi. Do stadionów również mamy blisko, do tego kontenerowca troszeczkę dalej, bo on jest niedaleko lotniska i tam jakieś, myślę, maksymalnie 20 minut jazdy, ale ze eskortą pewnie policyjną będzie to trochę szybciej. A ten drugi stadion, Education City, to praktycznie jest 5 minut jazdy od naszego hotelu, więc... I to jest to najlepsze zaleta tego turnieju, jeżeli mamy szukać jakichś pozytywnych historii, to że się oszczędza na tych dojazdach, na lotach, na mecze. A to jest, myślę, dla regeneracji i odpoczynku zawodników na kluczowe, tak? To tak jakbyśmy mecz rozgrywali w Polsce, wyjeżdżamy z hotelu, jedziemy na stadion, gramy i wracamy. Mamy to Polska, biało-czerwoni.